Dziś na kanale Światowa Historia wystartowała nowa seria dotycząca podbojów i historii wikingów, także zapraszam. Dziś na Światowej Dyszce zaś przedsmak tego, co nadchodzi. Przedstawiam wam 10 największych wikingów w historii. Halfdan, wódz wojsk duńskich, które najechały i podporządkowały sobie tereny wschodniej Anglii, Mercji i Northumbrii. Wraz z bratem Iwarem bez kości wylądował na czele znacznych sił duńskich we wschodniej Anglii i w 1865 roku uzależnił ten obszar od siebie, a następnie spędził okres zimowy w zbudowanym przez armię obozie warownym. Był w York, Reading i Londynie. Ostatnie lata Halfdan spędził w Northumbrii. Umarł w 877 roku. Iwar bez kości, a właściwie Iwar Ragnarsson, wódz wikiński, w 865 roku wraz z braćmi poprowadził wielką armię pogan do inwazji na wschodnią Anglię. Ze strony wschodnich Anglów bardzo szybko osiągnięto ustępstwa. W następnym roku Iwar poprowadził swoje wojska na północ i z łatwością podbił York, zwany przez Duńczyków Jorvikiem. Nie ma zgody co do znaczenia jego przydomka, bez kości. Niektórzy utrzymują, że jest to eufemiczne określenie impotencji lub metafora związana z wężem. Część źródeł skandynawskich rozważa możliwość, że cierpiał na schorzenie podobne do wrodzonej łamliwości kości. Harald Hardrada, znany jako Harald III Srogi, król Norwegii w latach 1045-1066. Jeszcze jako nastolatek brał udział w bitwie pod Stiklestad, w której klęskę i śmierć z rąk norweskich zwolenników króla Danii i Anglii, Knuta I Wielkiego, poniósł jego przyrodni brat, król Norwegii Olaf II Święty. Obawiając się zemsty Knuta, umknął z Norwegii i schronił się na dworze Jarosława Mądrego. W 1031 roku uczestniczył w ruskiej wyprawie przeciwko królowi Polski Mieszkowi II. Gdy na początku 1066 roku zmarł król Anglii Edward, wyznawca Harald zgłosił pretensje do tronu Anglii. Wygrał kilka potyczek, zdobył York, ale pod Stamford Bridge został zaskoczony przez następcę Edwarda, Harolda II Godwinsona, i zginął podczas bitwy trafiony strzałą w gardło. Harald zwany jest często ostatnim wikingiem. Był budzącym postrach olbrzymem, ponieważ posiadał aż ponad 2 metry wzrostu. Był żarliwie religijny, jednak nie wahał dopuszczać się rozliczonych okrucieństw. Jego przydomek oznacza bezwzględny. Adam z Bremy nazwał go piorunem północy. Leif Szczęśliwy, syn Eryka Rudego, przeszedł na chrześcijaństwo w Norwegii w czasie, gdy czyniło tak wielu Normanów. Kiedy powrócił do Grenlandii, usłyszał o nieznanym lądzie na zachodzie. Około roku 1002 Leif wyruszył na zachód szlakiem Bjarniego. Pierwszy ląd, który napotkał, był pokryty kamiennymi płytami. Była to prawdopodobnie ziemia Baffina. Następnie dopłynął do lesistego lądu z piaszczystymi plażami, który nazwał Markland. Prawdopodobnie jest to Labrador. Wielu uważa, że odkryta w latach 60. XX wieku wikińska osada na Nowej Fundlandii była kolonią Leifa, jednak inni są zdania, iż musiała ona znajdować się bardziej na południe, ponieważ winorośli nie spotyka się na północ od rzeki Świętego Wawrzyńca. Corocznie 9 października obchodzony jest w Stanach Zjednoczonych Dzień Leifa, który najprawdopodobniej był jednym z pierwszych odkrywców Ameryki. Eryk Rudy, założyciel pierwszych normańskich osad na Grenlandii, odkrytej przez niego w 982 roku. Swój przydomek Eryk zyskał z powodu koloru włosów. Około 960 roku ojciec Eryka dopuścił się morderstwa, za co został skazany na wygnanie z Norwegii. Choć historycznie uznaje się, że to Eryk Rudy jako pierwszy odkrył Grenlandię, to islandzkie sagi sugerują, że był jeszcze ktoś inny. Około 980 roku wypłynął w kierunku Grenlandii. Była to ziemia nieco tajemnicza i mało znana. Po dotarciu do wyspy opłynął jej południowe brzegi i skierował się wzdłuż zachodniego wybrzeża. W końcu dotarł w okolice, których większą część pokrywał lód. Kiedy 3-letnie wygnanie dobiegło końca, Eryk powrócił na Islandię, gdzie opowiedział o swojej podróży. Nową ziemię nazwał Grenlandia, czyli Zielona Ziemia, żeby przyciągnąć do niej potencjalnych osadników. Wyjaśnił, że ludzie będą bardziej skłonni się tam osiedlić, jeżeli jej nazwa będzie zachęcająca. Można powiedzieć, że taki trochę wikiński marketing.
Torkil Wysoki. W sierpniu 1009 roku Torkil dowodził flotą duńską, która zaatakowała Anglię. 30 listopada 1010 roku zakończył swe łupieszcze działania spaleniem Northampton, po czym Torkil z częścią wojsk wycofał się i powrócił do Danii. Najprawdopodobniej po śmierci swojego brata z rąk Anglików, Torkil postanowił wrócić do Anglii w celu dokonania zemsty. Stworzył on wielkie zamieszanie w Anglii, kiedy to co chwilę zmieniali się władcy. Był on raz uważany za bohatera, raz za zdrajcę. Torkil został zabity w 1039 roku przez Walijczyków. Sven Widłobrody, król duński, norweski oraz władca Anglii. Tron Danii i Norwegii objął po śmierci swojego ojca w 986 bądź 7. Niektórzy historycy uważają, że Sven stał na czele rebelii przeciwko swojemu ojcu. Sven miał również wygnać biskupów z Kanii i Zelandii, co spowodowało interwencję króla Szwecji Eryka Zwycięskiego i wygnanie Svena. Obecnie ta historia jest uznawana za nieprawdziwą, gdyż w czasie rzekomego wygnania Sven dowodził duńskimi najazdami na Anglię. Kwestią sporną jest wyznanie króla Svena. Nie ulega wątpliwości, że został w dzieciństwie ochrzczony, ale liczni ówcześni kronikarze, tacy jak Adam z Bremy, oskarżają go o wyznawanie pogaństwa. Sven wyprawiał się na Anglię już w latach 90. X wieku, ale były to tylko wyprawy łupieszcze. Do zorganizowanego podboju przystąpił w 1002 roku. Zmarł 3 lutego 1014 roku po zaledwie 5 tygodniach panowania. Ciało Svena zostało ugotowane, aby oddzielić skórę od kości. Te ostatnie przewieziono do Danii i pochowano w kościele, który sam wybudował. Olaf Tryggvason, król Norwegii w latach 995-1000. Nadworny skald Olafa odnotował, że późniejszy król Norwegii walczył m.in. w okolicach Hedeby i na wybrzeżu flandryjskim. Na czele wielkiej armii wikingów dwukrotnie najeżdżał Anglię, najpierw w 991 i 3 lata później, wymuszając ogromne okupy na anglosaskim królu. W 991 roku odniósł zwycięstwo pod Maldon. W czasie drugiej wyprawy Olaf przyjął chrzest. Powrócił do Norwegii w 995 roku, gdzie objął tron jako następca zamordowanego jarla Hakona. Próbował wprowadzić siłą chrześcijaństwo, przez co natrafił na silny opór możnych. Przeciwko Olafowi zawiązała się potężna koalicja. Olaf próbował najechać Danię w roku 1000, ale 9 września tego roku poniósł śmierć w bitwie pod Svold, w której został pokonany przez połączone siły swoich przeciwników. Miał wpaść do wody i utonąć, a jego ciało nie zostało odnalezione. Rozeszły się pogłoski, jakoby widziano go w Jerozolimie. Egil Skallagrimsson, najsłynniejszy skald skandynawski. Na początku XII wieku spisano sagę o Egilu, w której zacytowano jego wiersze. Jest uznawany za prekursora rymowanej poezji w północnej Europie. Według tradycji stworzył 6 poematów, z których zachowały się 3 oraz kilkadziesiąt luźnych strof i wersów. Skald napisał je będąc w niewoli u Eryka, aby ratować swoją głowę. Jak widzicie, wikingowie to nie tylko wielcy wojowie, ale również poeci. Ragnar Lodbrok, legendarny władca Danii. Ragnar Lodbrok miał wielokrotnie napadać na Francję i Brytanię. W roku 845 Ragnar na czele wikińskiej floty dopłynął rzekomo sekwaną do Paryża i złupił miasto. Według legendy zginął w Brytanii przed 865 rokiem, wrzucony do dołu pełnego jadowitych węży na rozkaz króla Elli z Northumbrii. Legenda głosi, że synowie pomścili śmierć ojca w okrutny sposób, wyłuskając pokonanemu anglosaskiemu władcy wszystkie żebra. Ragnar i jego synowie swą siedzibę mieli prawdopodobnie na Zelandii, zaś ich królestwo sięgało od Skanii aż po Wiken. Prawdopodobnie to Ragnar synami zapoczątkował zorganizowaną ekspansję na zachód, mobilizując zarówno siły duńskie, jak i norweskie. Mam nadzieję, że materiał o wikingach się podobał. Tak jak wspominałem na początku, na kanale Światowa Historia będzie się pojawiać cała seria dotycząca wikingów, opowiadająca o ich podbojach oraz rozwoju państwowości od samego początku aż do ostatniego wikinga, o którym zresztą dziś wspominałem. Ponadto na Światowej Historii teraz, jesienią, wejdzie bardzo dużo nowych serii, m.in. Zimna Wojna, czy też będziemy dalej poruszać temat mitologii słowiańskiej. Także zapraszam.